Ubiegła sobota była świętem dla fanów szybkich samochodów. W Głobikowej odbył się Super OS gminy Dębica 2018. Zawodnicy walczyli o puchar wójta gminy Dębica, dyrektora Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz prezesa zarządu Latoszyn-Zdrój. Pogoda dopisała i odbyły się wszystkie z trzech zaplanowanych prób sprawnościowych. W zawodach swoich sił spróbowało 34 załogi, które pozytywnie oceniły tegoroczną trasę. Trasa jest szybka. No trzeba spokojnie, zachowawczo, ale trzeba cisnąć do przodu. Wymagający, ale bardzo szybki i bardzo widokowy. Po raz drugi w powiatowym rajdzie wraz ze swoją pilotką Agnieszką ścigał się jeden z organizatorów imprezy, Krzysztof Lipczyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tamtym roku miałem przyjemność jako pilot, a w tym roku próbuję jako kierowca. Wcześniej próbowałem radzić sobie bez pilota, troszkę nie wyszło, ale teraz mi się wydaje, że będzie całkiem dobrze. Jeżeli współpraca się układa, to naprawdę jazda jest super, adrenalina też. Świetna zabawa. Przede wszystkim, żeby kierowca znał trasę. A wszystko będzie w porządku. Prezes Automobil Klubu 100 Mil, Bartłomiej Dziurzyński, przyznał, że pokonanie odcinka nie jest łatwe. Trudny odcinek, więc dla zawodników dosyć wymagający. W tej chwili mamy akurat jakieś zdarzenie, samochód wyleciał z drogi, więc musimy wstrzymać start. Przejazd Tomasza Pawełka na długo pozostanie w pamięci miłośnikom sportów motorowych. Prowadzony przez niego Fiat Cinquecento podczas ostrego zakrętu w prawo wypadł z toru jezdni i uderzył w pobliskie drzewo. Przypadek kierowcy reprezentującego barwy gospodarza imprezy nie był jedyny, a trasa tegorocznego OS-u wymagała od ścigających się dużych umiejętności i skupienia. Wszystkie nasze rajdy są dosyć trudne, ale dlatego są bezpieczne i z drugiej strony dla zawodników bardzo atrakcyjne. Co przyciąga sympatyków czterech kółek do imprez tego typu? Uczestnicy odpowiadali jednogłośnie – adrenalina. Z adrenalina, jedni chodzą na ryby, drudzy jeżdżą samochodami, a trzeci zbiera porzeczki. No to wie pan, to jest różnie, nie? To przedostatnia impreza 100 mil w tym sezonie. Sezon 2018 zakończy w połowie października Super OS w Brzostku.